Wszyscy na świecie szukają bursztynowej komnaty, a tymczasem największy skład bursztynu, jaki kiedykolwiek został znaleziony, pochodzi stąd. Z Wrocławia, z Partynic, z miejsca, w którym dzisiaj znajdują się tory wyścigów konnych. Na początku XX wieku, kiedy powstaje pomysł, żeby zbudować halę stulecia i otaczające ją tereny wystawowe, należy przenieść gdzieś znajdujące się tam tory wyścigów konnych. I tak rozpoczyna się na wrocławskich Partynicach budowa nowego kompleksu, podczas której dochodzi do wyjątkowego odkrycia. Nieoczekiwanie robotnicy trafiają na jamę, na rów, który ma 1,70 m szerokości i głęboki jest tak na mniej więcej 1,72 m. Całkowicie wypełniony jest bursztynem. To jest nieprawdopodobne znalezisko. Potem w wyniku obliczeń okaże się, że mogło tam się znajdować nawet 600 do 800 kg bursztynu. Tego nie wiemy do końca, ponieważ jak to w takich przypadkach bywa, te fragmenty bursztynu od razu zaczęły gdzieś znikać. Tak jak wspomniałam, na wrocławskich Partynicach znaleziono rzekomo od 600 do 800 kg bursztynu, ale ta informacja nie jest do końca pewna. Mówi się o tym, że być może, są różne źródła, było go znacznie mniej, ale z całą pewnością 30 lat później, w 1936 roku, dokładnie 50 metrów od miejsca, w którym znaleziono bursztyn w 1906 roku, robotnicy trafiają na kolejne komory, w których tym razem, wiemy to dokładnie, jest 841 kg bursztynu. 841 kg. Niektóre fragmenty są wielkości orzecha laskowego, niektóre podobno są jak pięść dziecka, niektóre jak głowa dziecka. Wiemy, że jeden z całą pewnością ważył 1750 gramów. Czyli tak naprawdę to są poważne skarby. Pytanie tylko, czy bursztyn z Partynic to rzeczywiście skarb, czy też na przykład rodzaj magazynu. Z wyliczeń wynika, że na Partynicach znaleziono nawet 1700 kg bursztynu. 1700 kg to działa na wyobraźnię i od razu liczymy, ile to jest pieniędzy. Podobnie liczyła właścicielka tego terenu, która co prawda dała władzom miasta pozwolenie na budowanie drogi w 1936 roku, no ale zaczęła kombinować. Ziemia niby już nie jej, no ale może można by na tym zarobić. Powstał spór. W wyniku sporu 80 kg bursztynu zostało wysłane do Królewca. Tam specjaliści go zbadali. No i ekspertyza była nieco rozczarowująca, bo ten bursztyn był już bardzo zwietrzały, był bardzo zniszczony. Nie był wiele wart, ale spór trzeba było zakończyć. Był podobno wart tyle, co połowa rocznej pensji urzędnika państwowego w ówczesnych Niemczech. Właścicielka dostała rekompensatę, konserwator zabytków rozstrzygnął spór. Natomiast bursztyn z Partynic został wykorzystany w dwóch miejscach. Fragment dostał cesarz Wilhelm II, był to prezent. Natomiast kawałek, który miał 4 cm wysokości, otrzymał nadburmistrz Wrocławia, żeby zrobić sobie łańcuch, na którym była już swastyka, a wieniec zawieszony był właśnie na tym kawałku bursztynu. Co się stało z tym wielkim skarbem? Prawdopodobnie część zaginęła, część została wywieziona z Wrocławia i dzisiaj w Muzeum Archeologicznym mamy zaledwie 4,5 kg, które można tam zobaczyć. Ale ważniejsza jest tutaj inna rzecz, że te jamy z bursztynem znalezione na Partynicach dowodzą, że przez Wrocław biegł słynny szlak bursztynowy, który szedł z Adriatyku aż do Petersburga i że tutaj znajdowały się składy, magazyny z bursztynem, które być może w wyniku spalenia bądź zniszczenia osady zostały zapomniane. Bursztyn był kiedyś bardzo cenny, nawet cesarz Neron wysyłał swoich ludzi nad Bałtyk, żeby go przywozili,
mówi się, że oddzielił podobno arenę, tam gdzie walczyli gladiatorzy od publiczności, czymś w rodzaju płotu, siatki ozdobionego bursztynem. Za bursztyn można było kupić niewolnika. Dla mnie to niesamowite, że również Dolny Śląsk ma swoją bursztynową historię, która wcale się nie skończyła wtedy w 1936 roku, bo kilkanaście lat temu również we Wrocławiu znaleziono kolejną jamę z bursztynem. Czy odkryjemy kolejne miejsca, w których składowany był tutaj bursztyn? Tego nie wiem, ale ciągle największą tajemnicą jest to, w jakim miejscu na świecie znajdują się jeszcze wywiezione z Wrocławia fragmenty tego skarbu.